Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Witam dzień pana, dobry. Dzień dobry. Nie zmarzła pani, mam nadzieję, jest jakoś wspaniale, za bardzo. Jest tak ciepło, fajnie. Jest rzeźko. Jak jest po super. Weekendzie długim odpoczęła pani lenistwo. Trochę? Lenistwo. Lenistwo było? Lenistwo, tak, z rodziną, więc no to super, cudownie. Mega się cieszę. Straciła pani immunitet w zeszłym tygodniu, bo walczy pani z pedofilią w kościele? Straciłam immunitet, ponieważ tak chciało Prawo i Sprawiedliwość, a tak na serio minister Ziobro i komendant główny policji, ponieważ stwierdzili, że zawieszenie bucików w ramach społecznej międzynarodowej akcji Baby Shoes Remember jest jakąś wielką zbrodnią i trzeba postawić mi je przed sądem. Okej. A policja się już do pani zgłosiła? Nie, no właśnie się zastanawiam, bo nigdy nie mam takiej sytuacji, jak to teraz będzie wyglądało prawdopodobnie. A pas zamknięty. A, Jana? Nie, tak, to Mateusz z tyłu dlatego krzyczy, już. Znaczy, nie byłam nigdy w takiej sytuacji, więc sama jestem ciekawa, jak to będzie technicznie wyglądało. Raczej chyba spodziewam się pozwu. Tak mi się wydaje, nie? Że powinien być pozew, albo powinnam dostać wezwanie na przykład na przesłuchanie do prokuratury. Nie mam pojęcia, ale jak będę wiedziała, to wtedy mogę opowiedzieć, jak to się będzie działo. No nie da się ukryć, że właśnie wywieszenie tych bucików, jak dla mnie osobiście, no nie ma znamion przestępstwa, cokolwiek by sądziła policja. Oczywiście był to pretekst, mimo wszystko jednak, żeby próbować gdzieś tam storpedować panią, albo uciszyć, albo żeby nie było tak głośno na temat tego, co, z czym pani walczy, czyli z pedofilią w kościele. Znaczy, ja się trochę nad tym zastanawiałam i próbowałam znaleźć odpowiedź na to, dlaczego PiS to zrobił, bo dla nich to nie jest korzystne, ponieważ ja nie chciałam, żeby o mnie mówiono teraz, tak jakby. Nie prosiłam o to. Oczywiście cieszę się bardzo, że dzięki tej całej sytuacji o kwestii pedofilii znowu mówimy o kościele, że ukrywa przestępców w sutannach, że przenosi ich z parafii do parafii, że ten temat znowu jest na agencie. Oczywiście to mnie bardzo cieszy. Natomiast politycznie zastanawiając się, dlaczego PiS to zrobił, to wydaje mi się, i to chyba jest w zasadzie jedyne rozsądne wytłumaczenie tej sytuacji, że PiS jest w dosyć dużym klinczu. Nie rośnie w sondażach. Jest bardzo pokłócony w ramach swojego tak zwanego zjednoczonego obozu prawicy. Więc co robi? Próbuje jakby zacieśnić swój stały elektorat. A jaki jest stały elektorat? Kto głosuje na Prawo i Sprawiedliwość? Głosują osoby, tak jak pokazują badania 60+, osoby, które są w większości religijne, tak? Relacja PiS-u z Kościołem jest bardzo mocna, tak? Przecież Kościół angażuje się w wybory, które mamy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wywieszają swoje plakaty, banery na bramach tych kościołów, tak? Więc chodzi o to, żeby scementować ten elektorat. Przecież innym takim czynnikiem, który miał scementować ten elektorat, był ten niesławny tak zwany raport Macierewicza. Więc wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, żeby scementować swoich i próbować przy okazji zrobić porządek ze sprawą Ziobry, ze swoim koalicjantem. Mhm. I to w zasadzie tylko o to chodzi, bo ja się nawet zaczęłam zastanawiać, czy oni rzeczywiście postawią mi przed tym sądem, czy dadzą mi możliwość mówienia o pedofilii w kościele przed sądem. Przecież nie będę tam sama. Będą tam media, będą tam inne osoby, które będą tego słuchały. Nie obędzie się to bez jakiegoś echa. Tak? Do mnie już dzwonią dziennikarze z zagranicy, pytając się o tę kwestię, która jest totalnie absurdalna. Bo nie wiem, czy pani wie i państwo wiecie, że ten przepis, przez który ja zostałam pozbawiona immunitetu, to jest przepis, który powstał w czasach komuny. I on był wymyślony przez komunistów, aby karać opozycjonistów, którzy wywieszają w różnych miejscach w mieście plakaty antykomunistyczne. Tak, bo chodzi o taki przepis, który mówi o tym, że bez zgody właściciela na jego terytorium wywieszane są plakaty, jakiekolwiek właśnie banery itd. To też jest coś, co mnie nobilituje. Ja w czasach komuny nie brałam udziału w tych akcjach, w których na pewno część z polityków PiS-u brała udział w tych akcjach, tak? I ten akurat artykuł też był wymierzony w nich. No, to jest trochę zadziwiające, ale okej. Dla mnie jest to kolejna przestrzeń do mówienia o tym, co bardzo często co się pojawia i znika, tak? Bo to jest temat, który się pojawia i znika w zależności od tego, co mówimy. No tak, ostatnio zniknął, bo jednak został przyćmiony przez to, co dzieje się na wschodzie, prawda? Dokładnie, więc ja się oczywiście z tego cieszę, pójdę do tego sądu, będę zeznawała, ale tak jak mówiłam podczas mojego przemówienia, bo to też jakby miałam okazję mówić na mównicy sejmowej, dlaczego w ogóle to robię, dlaczego to jest ważne i tak dalej.
ja sobie poradzę, tak? Jestem posłanką, zgłosiło się do mnie już 4 prawników, którzy chcą jakby bronić mnie pro bono, ale jest mnóstwo ludzi, którzy w takich akcjach też brali udział. Przecież ja nie byłam tam sama, ja byłam jedną z wielu osób. To, że jestem posłanką, to tutaj nie ma żadnego znaczenia. W wielu miastach w Polsce, bo ja przecież te buciki nie wieszałam tylko w Toruniu, ale wieszałam je w Warszawie, wieszałam je w takiej jakiejś małej miejscowości, nie pamiętam teraz nazwy, ale wieszałam je również w Rzymie, jak byłam u papieża. Więc to są rzeczy, które się dzieją. I te osoby, które to robią, które nie są posłami i posłankami, są aktywistami, aktywistkami, dla nich ta sytuacja jest bardziej zła, dlatego że oni nie mają takich możliwości jak ja, tak? Oczywiście, gdyby taka osoba się do mnie zgłosiła i poprosiła o pomoc, jeżeli chodzi o prawników i tak dalej, to ja jestem otwarta. Zresztą mówiłam to też wtedy, kiedy te akcje po raz pierwszy w Polsce powstawały, więc ja bym raczej chciała jakby nie mówić o sobie, o tym, że mi odebrano immunitet, ale mówić też o tych osobach, które angażują się w takie akcje, tak? Bo tych osób jest naprawdę w Polsce bardzo, bardzo dużo i one też stają przed sądem i dla nich to jest większy stres niż dla mnie, która przed sądem już nieraz stawała, ale odpukać nie wiem w co, może tu. Na razie wszystkie sprawy wygrałam. A propos Franciszka, nie da się ukryć, że wszyscy komentują, jak ja sprawdzałam wczoraj na Twitterze, jego ostatnie wypowiedzi. Na tych wypowiedzi albo ich brak było dużo więcej od początku wojny w Ukrainie, czyli za chwilę będzie od 3 miesięcy. No ale ta, w której mówi o szczekaniu NATO pod drzwiami Rosji, wywołała chyba największe poruszenie. Nawet chociażby ludzi, czy dziennikarzy, czy publicystów takich prawicowych i bardzo religijnych. Ja też to skomentowałam i uważam, że używając języka Franciszka, Kościół szczeka przed naszymi drzwiami, przed drzwiami naszych sypialni, szczeka przed państwem, które ustanawia prawo. Dlaczego to robi? Dlatego, że chce mieć wpływ na to, jak mamy żyć, co mamy robić i tak dalej. Ale ja uważam, że powinniśmy zacząć zupełnie inną dyskusję. Dlaczego mamy się kolejny raz dziwić, że papież Franciszek powiedział to, co powiedział? Dlaczego oczekujemy, że on powie coś innego, skoro wiemy z historii, że Kościół nie zdaje egzaminu w sytuacjach totalnie ekstremalnych, jaką na przykład taką sytuacją jest wojna. Mhm. I nie trzeba sięgać do II wojny światowej, nie trzeba sięgać do całej historii Kościoła 2000, gdzie Kościół mordował po to, żeby ktoś przyjął jego wiarę i inne rzeczy straszne robił. Wystarczy zobaczyć, co się działo kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu. Rwanda. 1 000 000 osób zabitych, zadźganych w 3 miesiące. Straszna tragedia. Kościół nie dość, że nic nie zrobił, to jeszcze uczestniczył w tym całym procederze. W tym niestety nie udało się postawić przed sądem biskupa Hozera, który też przecież tam był i też nie pomógł i nic nie zrobił w tej sytuacji, ale kilka zakonnic w procesie międzynarodowym zostało postawionych przed sądem. Kościół brał w tym udział. Bośnia-Hercegowina, cały konflikt w tamtejszych rejonach. Czy Kościół coś zrobił? Nic nie zrobił. Czy Kościół w ogóle pokazuje swoją empatię, swoją duchowość w sytuacjach takich, kiedy należałoby się tak zachować? Te empatię i duchowość pokazują ludzie. Mhm. Pokazują organizacje, które zajmują się pomocowością. Pokazuje Janina Ochojska. Pokazują wszystkie te organizacje, które są na granicy polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej, bo o tym też powinniśmy mówić. I robią wszystko, aby pokazać człowieczeństwo Polek i Polaków. Nie Kościół, tak? Jakby ja naprawdę, mnie te słowa ani nie zaskoczyły, ani na nie nie czekałam. Kościół nie zdaje egzaminu. Kościół nie przestrzega, mówiąc już tak kolokwialnie, nauk Chrystusa. Przykazań, głównego przekazania miłości, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Więc nie dziwmy się, że takie zachowania przedstawia Franciszek. Ale jest argument, czy są to argumenty, które według pani mogą przekonać niezdecydowanych, żeby od Kościoła katolickiego odejść? Ja kiedyś bym sobie myślała, dobra, powiedział swoje, robi swoje, żyje po swoim. Jeżeli ktoś wierzy w Boga i wierzy w to, że Bóg stworzył człowieka, to powinien też wiedzieć, że Bóg dał w takim razie człowiekowi rozum. Wystarczy po prostu pomyśleć, popatrzeć na fakty, zastanowić się nad tym, czy Kościół rzeczywiście jest tą instytucją, która jest poczciwa, która jest skromna, która pomaga innym bezinteresownie. No przecież mamy do czynienia z instytucją, która rzeczywiście ma bardzo mocne fundamenty, bardzo mocne mury. Instytucją, która została stworzona przez mężczyzn dla mężczyzn. Gdzie jest przepych, bogactwo, hipokryzja, hula
i dusza, a piekła nie ma, jak to powiedział jeden z księży, z którymi rozmawiałam w Rzymie. Jak się zamykają bramy Watykanu, to wszyscy ci księża, którzy złorzeczą na inne grupy społeczne, po zamknięciu drzwi zachowują się właśnie tak, jak mówią. I wydaje mi się, że powinniśmy w ten sposób zacząć myśleć, czy rzeczywiście ta instytucja, ta wiara, tak, w której zostaliśmy wychowani, no bo większość jednak Polek i Polaków została wychowana w tej wierze. Bardzo dużo osób, jak pokazują też badania, odchodzi od kościoła, szczególnie młodzi ludzie, tak, którzy się laicyzują chyba najszybciej w Europie. To są te pytania, które powinniśmy sobie zadawać i zacząć się zastanawiać, kto stoi po stronie potrzebujących, kto pomaga, kto zachowuje się fair, kto pochyla się nad tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Ja nie widzę tego wśród księży. Rzeczywiście są osoby, pojedyncze jednostki, pojedyncze osoby, które coś tam powiedzą albo się wypowiedzą w tym temacie, ale patrząc na przykład na liczby, tak? Przepraszam za ten mój słowotok, mamy około 30 tysięcy księży. Czy pani słyszała kiedykolwiek o tym, żeby przynajmniej 10 tysięcy z nich się zbuntowało i powiedziało, tak, my chcemy, aby kwestia pedofilii została wyjaśniona? Mamy około 150 biskupów. Czy słyszeliśmy jakiegokolwiek biskupa, który by potępił wszystkie haniebne na przykład słowa Jędraszewskiego? Nie, nie tylko jego. Nam się z Agatą Dziduszko-Zgleską udało opisać 36 historii na tych 150 biskupów. Tak? Mówię tutaj o ukrywaniu księży pedofilii. No, nie słyszymy tego. Jakby, nawet jeżeli mamy tych kilku księży, którzy się buntują, którzy chcą coś zrobić, albo którzy krytykują, czy mówią, bo ja nie mówię, że ich nie ma, bo to są jednostki, to jednak cały ten kościół jest taki, jak mówię. Hipokryzja, obłuda, przepych, brak empatii. Okropne to jest. Ale tak jak pani mówi, no, głównie młodzi, jeśli już odchodzą od kościoła, ale jednak kościół jest tak mocno zakorzeniony i w naszej historii, w naszej mentalności, w naszej kulturze, że to jest chyba, wydaje mi się, że te starsze pokolenia, no to jest nie do zmiany. I tu panią zaskoczę. No właśnie nie, bo kościół powtarza te wszystkie swoje statystyki, te swoje androny, że jesteśmy krajem katolickim, że 100% Polek i Polaków wierzy w kościół, chodzi do kościoła. Tak, nie jest tak. Do kościoła, według statystyk, które opublikuje sam kościół, chodzi o około 36% ludzi. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu. No to gdzie jest ten katolicyzm? Gdzie jest to oddanie? Oczywiście ciężko jest się... ciężko jest zmienić te swoje przyzwyczajenia, które nam wtłoczono, tak? Tak. Od dziecka, no bo przecież nie mieliśmy wpływu na to, że byłyśmy, czy byliśmy chrzczeni, tak? Tak? Jakby rodzice za nas decydowali. Ale ja widzę zmianę, to znaczy ja się tym tematem zajmuję tak, powiedzmy, mocno od 2018 roku i ta zmiana jest. I ta zmiana jest nie tylko w pokoleniu młodych, którzy rzeczywiście odrzucają w ogóle tę doktrynę, tak? Nie chcą się angażować w kościół. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy rezygnują z lekcji religii i tak dalej. Ale ten proces jest też w moim pokoleniu i w pokoleniu również moich rodziców. To mnie na przykład zawsze zaskakuje, że do mojego biura poselskiego przychodzi na przykład, nie wiem, kobieta albo jakiś mężczyzna po to tylko, żeby mi powiedzieć, że na przykład dokonał aktu apostazji. Albo jak odebrali mi ten immunitet, musiałam szybko jechać do domu w sprawy rodzinne i stałam na dworcu, to podeszło do mnie kilka osób, nie młodych, starszych. Pani poseł, proszę tak trzymać, proszę to pokazywać, proszę się nie poddawać. Znaczy, to są takie... I to do mnie nie podchodzą młodzi ludzie, którzy nie chcą tego kościoła, bo ten kościół nie jest dla nich ważny i tak dalej, ale właśnie starsze pokolenie. I to jest zawsze dla mnie zaskakujące. Cała moja kampania, która była totalnym zaskoczeniem w 2019 roku, to były 2 miesiące rozmów o kościele. I to nie ja je wywoływałam, bo ja byłam nawet ciekawa, jak ludzie będą mnie odbierali u mnie w regionie po tej... Bo to jednak ja się zajmuję sprawami takimi ogólnopolskimi. Jak będę odbierana? I jeździł ze mną też, był w kilku w kilku miejscach jeden z dziennikarzy telewizyjnych i on był w szoku, ja byłam w szoku, ponieważ gdziekolwiek bym nie pojechała, czy to była mniejsza miejscowość, czy wioska, czy duże miasto, to ludzie tylko gadali o kościele, jakby tylko o tym, wszystko wiedzieli i w zasadzie ten przekaz był taki: proszę to robić, proszę pokazywać, proszę upubliczniać, nie może być tak, że kościół na przykład jest bezkarny, nie może być tak, że biskup nie staje przed sądem. I dla mnie to było szokujące, ja się tego nie spodziewałam, dlatego oczywiście jest ta zmiana, ona trochę trwa, tak jak trwa w innych krajach, bo w Irlandii to też przecież trwało lata.
zanim to społeczeństwo jakby wróciło na jest na takich, powiedzmy, torach praworządności, ale w Polsce też to będzie. Mhm. Znaczy, teraz akurat Kościół jest mocno, mocno u władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo, ponieważ oni są w bardzo ścisłej symbiozie, relacji i tak dalej. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządziło wiecznie. A ja dopilnuję tego, że będziemy stawiali przed sądem biskupów i księży. Znaczy, to jest dla mnie priorytet w ogóle. To skoro pani mówi, że tutaj wygląda to tak, jak wygląda, że faktycznie te dane potwierdzają, że ludzie odwracają się, czy odsuwają od Kościoła, to czy następują jakieś zmiany, chociażby od tego 18 roku, jak pani mówi, jak tak intensywnie się zajmuje Kościołem, jeżeli chodzi o pedofilię w Kościele? Czy tutaj są jakieś dobre historie i dobre informacje, o których możemy powiedzieć? Czy to jest wciąż tak bardzo hermetyczne i tak zamknięte i biorąc pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, że nie ma szans właśnie chociażby podstawienia przed sądem takich ludzi, którzy za to wydarzyło odpowiadają? Się kilka, uważam, dobrych rzeczy, takich dobrych jaskółek. PiS powołał Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Mm-hmm. Ja od samego początku uważałam, że ta komisja nie ma narzędzi do pracy, że jest polityczna i tak dalej. Ale ta komisja powołana przez PiS, gdzie są ludzie z PiS-u, stwierdziła dokładnie to, co ja mówiłam. Znaczy, powiedzieli, nie mamy narzędzi do pracy, nie możemy postawić biskupów przed sądem, nie możemy wydobyć akt z Kościoła. Hello, jest coś nie tak. I to mówi ta komisja i ja się z tego bardzo cieszę. Ja zresztą z tą komisją współpracuję. Mhm. Wysyłam tam zawiadomienia. Oni po 42 zawiadomieniach, które wysłałam, stwierdzili, że trzeba się nad nimi pochylić i odesłali to do prokuratury. No i wtedy dopiero się zaczyna tak zwane zamykanie bramy, bo oczywiście prokuratura, gdzie na czele stoi Ziobro, oczywiście nic nie robi. Tak? I to jest, uważam, jedna dobra rzecz. Druga, i ona jest naprawdę okej, okay, nie? Jakby to środowisko, powiedzmy, konserwatywno-pisowskie stwierdza to, co ja mówiłam wiele lat temu. To jest spoko. Druga rzecz jest taka, że mnóstwo osób z Kościoła, mocno wierzących w to, co mówił Chrystus, bo już tak mówiąc, nauczanie Chrystusa, mocno krytykuje Kościół. Znaczy się mocno krytykuje tę wspólnotę, w której jest. I tutaj jakby bez żadnych nazwisk dużo jest tych osób, tak? Mnóstwo księży, na przykład to, co mam w tej kadencji Sejmu, do mnie zwracają się ludzie, którzy... Tego nie było w zeszłej kadencji. Przychodzą do mnie księża, przychodzą do mnie koła parafialne, piszą do mnie zakonnice. Znaczy, tego nie było wcześniej. To teraz się pojawiło. Jako ostatnia deska ratunku. Mhm. Oczywiście nie wszystkim jestem w stanie się zająć. Zajęłam się księdzem Cudokiem. To jest kwestia z diecezji opolskiej. Ten proces trwa i tak dalej. Mamy dwa procesy, będę miała prawdopodobnie dwa procesy z biskupem Czają, ale też już mam pewne rzeczy udowodnione, więc też się nie mogę doczekać na te procesy, jeżeli będą, bo wtedy będę mogła ujawniać dalsze historie związane z tym procederem. Ale na przykład zgłosiła się do mnie grupa parafian z mojego regionu. Już nie będę tutaj mówiła miejscowości. I udało nam się tego księdza postawić przed sądem. Mhm. Jakby złożyłam zawiadomienie do prokuratury. Diecezja musiała go odsunąć od bycia proboszczem. Znaczy, takie rzeczy się dzieją. I to jest w ogóle zadziwiające, że jak na przykład moi pracownicy biura odbierają telefony, czy od księży, czy od zakonnic, czy te listy od parafia, to my jesteśmy trochę zszokowani tym, ale okej. Okay, ale co się takiego zadziało, że właśnie i księża, i zakonnice coraz, jak rozumiem, wyraźniej i głośniej chcą mówić o tym, jak wygląda sytuacja w Kościele? Panie redaktor, nic się nie zadziało, dlatego że ci wszyscy księża, te wszystkie zakonnice, wszyscy ludzie Kościoła, oni wiedzą, że te rzeczy, o których ja mówię, że to jest, to było zawsze. To nie jest tak, że to się pojawiło w XXI wieku. To było zawsze. Znaczy, tylko że to jest instytucja, która każdą osobę, która się wychyli albo powie o tym, co jest w środku, zniszczy. No niestety, to jest system mafijny, tak to wygląda. I wydaje mi się, że jest coraz więcej odważniejszych osób, które chcą o tym mówić, bo jakby oni też się wspierają wzajemnie. I oczywiście może być to za mało, możemy mówić, że to za wolno, ale uważam, że postęp jest bardzo duży. To mnóstwo przecież powstaje książek, reportaży,
dokumentów. Rozmawiamy o tym w mediach, dzisiaj w najbardziej w rozpoznawalnym programie internetowym. No kiedyś tego w ogóle nie było. Ja też, jak miałam okazję mówić w Sejmie podczas tego odebrania mi immunitetu, to też zwróciłam uwagę na jedną rzecz. Mi się przypomniało to w ogóle. Jedna rzecz, która była dla mnie bardzo ważna w zeszłej kadencji. Ja w moim zespole parlamentarnym w Sejmie po raz pierwszy miałam 6 takich spotkań, gdzie ofiary księży pedofilów po raz pierwszy publicznie mówiły o swoich cierpieniach. To się wcześniej nigdy nie wydarzyło. I ja, jak przygotowywałam się do tego przemówienia, sobie zdałam z tego sprawę, że to w zasadzie była rzecz taka bezprecedensowa. Wtedy mi jakby mocno zależało na tym, żeby to ujawniać, żeby to pokazywać i tak dalej. Z perspektywy czasu uważam, że to było jedna z najważniejszych rzeczy, która mi się udała, tak? Że te osoby zaczęły mówić. To znaczy, tam były i łzy, tam było mnóstwo emocji, ale dostały miejsce do tego, aby o tym mówić, gdzie, jak wiemy, jak jesteś ofiarą pedofila, to masz traumę w zasadzie do końca życia, nie milczy. Mówisz o tym. Tak. Jak już to powiesz, to w zasadzie jesteś bohaterem, że to powiedziałeś sam przed sobą, ale powiedzieć to innym? Więc to się dzieje i ja jestem cierpliwa. Mhm. A też jestem osobą, która stawia kropki nad i tematu nie odpuszczę. No. Po prostu. O, bardzo słusznie. Oby więcej takich osób jak pani. Wczoraj mieliśmy 3 maja, Święto Konstytucji. Jak się ma polska konstytucja? Na razie się trzyma dosyć mocno, ale jest atakowana. Ale są próby zamachu na nią. Tak, są próby zamachu na nią. Ja przypomnę, że tę konstytucję też zawdzięczamy lewicy. Przepraszam, że tak powiem interesownie, ale zależy mi na tym, żeby wiedzieć, że to lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, to lewica doprowadziła do tego, że jesteśmy w NATO i dzięki lewicy mamy konstytucję i chcę o tym powiedzieć, nawet jeżeli to brzmi tak egoistycznie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość konstytucji nie szanuje, nie szanuje jej od 7 lat. Zresztą przypomnę, że zanim doszło do władzy, Prawo i Sprawiedliwość miało swój pomysł w ogóle na konstytucję inaczej wyglądającą. Wiesz, ten nawet chyba przedstawiali pomysł, jak ta konstytucja ma wyglądać. Natomiast konstytucja jest takim dokumentem, który oczywiście fajnie byłoby pewne rzeczy tam zmienić, ale jest mnóstwo wartościowych rzeczy, o które walczymy chociażby teraz. Na przykład kwestia mieszkalnictwa. Znaczy, mówimy o czymś, co w konstytucji zostało zapisane, że każdy z nas powinien mieć możliwość dostępu do mieszkania. Powinien po prostu móc mieszkać, a nie mieć problemy. Tak? I jest mnóstwo tam takich rzeczy. Też prawo człowieczych, o które przecież się bijemy, o których mówimy. Znaczy, ta konstytucja jest doskonała, ale można byłoby ją udoskonalić. Ale już jeszcze tak wracając do tego, co pani powiedziała, oczywiście PiS chce ją zmieniać, ale my jako lewica jakby twardo mówimy, że żadnych zmian z Prawem i Sprawiedliwością, żadnego gmerania w konstytucji z nami nie będzie. A to się może źle skończyć, szczerze mówiąc. Zresztą a propos konstytucji i praworządności, wczoraj Parlament Europejski kolejny raz praworządnością w Polsce i na Węgrzech się zajmował, co też politykom Prawa i Sprawiedliwości się nie podobało, bo w święto polskie rozmawiać o czymś takim, no to coś strasznego. Ale to tak na marginesie. To na koniec jeszcze chciałabym, żebyśmy złożyły życzenia maturzystom, bo dzisiaj matury i jak usłyszałam od Karoliny, naszej wydawczyni cudownej, 41 maturzystów z Ukrainy. O, podjęło się tego wyzwania. Także podziwiam, bo podobno tak. Nie jest to proste zadanie i muszą się zmierzyć, no pomijając, że pewnie dodatkowy stres, jeszcze w tle trauma, no to... Więc trzymamy kciuki za maturzystów. Ja powiem szczerze, że już prawie nie pamiętam tej mojej matury. Teraz to się stresuję. Stresowałam się maturą mojego najstarszego syna. Za rok będę miała kolejnego syna maturzystę. Ale rzeczywiście trzymam kciuki oczywiście za naszych polskich maturzystów, ale za tych ukraińskich, bo to dla nich nie dość, że jest traumatyczne przeżycie, to jeszcze w obcym kraju. Dokładnie. Język może, którego nie znają, nie wiem. Trzymamy za was kciuki maturzyści i naprawdę są gorsze rzeczy niż matura. To będę o tym mówić po, bo przed to ja pamiętam. Dokładnie. Też trauma była. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.